problemowiście sportowym tonie. Adam Grodą, witam bardzo serdecznie. Witam również naszego stałego, etatowego eksperta sportowego, tym razem z okularami, Dariusz Dotkiewicz. Witam. Witam, Adamie. Dzisiaj naszym gościem moim i Państwa jest Marta Misztal, instruktor strzelectwa sportowego, również sędzia sportowy. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Już teraz wszystko widzę, szalenie dokładnie. Marta Misztal, jeszcze raz trener, instruktor strzelectwa sportowego, sędzia sportowy. Dzisiaj ta rozmowa bez tabu, bez jakichś takich słów, których nie wolno wypowiadać. Bardzo szczerze i otwarcie, dobra? Mam twoją oczywiście deklarację tego, że tak będzie, tak? Tak, oczywiście. Poprosiłbym jeszcze o odsłuch tego, co mówi Marta, żebym mógł to wszystko dobrze i sprawnie u siebie słyszeć w słuchawce. I będziemy zaczynali naszą rozmowę. Marto, mamy mnóstwo medali na dyscyplinach, na zawodach, gdzie nas jako Polskę reprezentują zawodnicy, którzy trudnią się strzelectwem sportowym. Mnóstwo medali, mnóstwo wydarzeń, mnóstwo dobrych historii i emocji, które dostajemy. A w mediach na co dzień mimo wszystko jest o tym szalenie cicho, spokojnie. Media jakby to pomijają. Ten sport cały powoli staje się, mimo osiągnięć, jak najbardziej offowy. Dlaczego, jak sądzisz? Znaczy, nie zgodziłabym się, że offowy, bo mnóstwo ludzi strzela, czy to amatorsko, czy wyczynowo. Natomiast faktycznie media milczą o strzelectwie sportowym. Może dlatego, że strzelectwo jest bardzo specyficzną dyscypliną sportu. Strzelec na stanowisku podczas ważnych zawodów jest maksymalnie skupiony na celu, tak? I niestety jest to mało medialne. Faktycznie można by było chociażby o sukcesach Polaków za granicą mówić trochę więcej. No dobrze, ale z drugiej strony jeszcze wejdę Darkowi w słowo, bo chciał się odezwać, ale go wyprzedzę. W ostatnich, chociażby na ostatnich zawodach widzi i słyszy się to, jak mizernie wypadamy, jak niewiele dobrego w polskim sporcie się dzieje, a tutaj mamy osiągnięcia, mamy zawodników, mamy możliwości, a mimo to odchodzimy od tego takim szerokim łukiem. Tak, tak. Z każdych zawodów międzynarodowych nasi kadrowicze wracają z medalami. No, ciężko mi powiedzieć, dlaczego się o tym nie mówi, no, natomiast już jest raczej kwestia. Wolę nawet zapytać, jak bardzo niewdzięczne i takie niefrasobliwe i wcale niefajne musi to być dla zawodników, którzy jeżdżą, którzy reprezentują, trenują, starają się, a potem mają z tego właśnie taki brak choćby medialnej reakcji. Znaczy tak, to jest trochę smutne, natomiast zawodnicy robią to dla siebie, dla zdobywania jak największych wyników, jak najwyższych miejsc i myślę, że to jest dla nich najważniejsze. Tak jak mówiłam, na zawodach są maksymalnie skupieni na osiągnięciu najlepszego wyniku. Pani Marto, mam takie pytanie. Na ostatniej olimpiadzie w Londynie po 12 latach Sylwia Bogacka zdobyła wicemistrzostwo olimpijskie. Czy jest nadzieja, że w 2013 roku będziemy świadkami wielkich emocji i gradu medali na imprezach rangi mistrzowskiej? Strzelectwo, tak jak ogólnie sport, jest nieprzewidywalne, także ciężko mi powiedzieć, czy będzie grad medali, czy nie będzie. Tak jak mówiłam, z każdych większych zawodów, na które jeździmy, przywozimy medale, jeżeli nie indywidualne, to drużynowe. Także mam nadzieję, że będzie. Mamy bardzo zdolną młodzież, jak i zawodników, którzy są już ostrzelani, długo wyjeżdżają na zawody. Chociażby nasza właśnie srebrna medalistka z Londynu dopiero po 18 latach trenowania zdobyła ten medal. Także no, trzeba długo trenować
I myślę, że będą te medale. Powiedziałaś o młodzieży i o zawodnikach już bardziej wyszkolonych i doświadczonych. To, co mnie ciekawi, a o czym bardzo mało się mówi, podobnie jak mało się mówi o sukcesach. Jak kosztowne jest trenowanie, przygotowywanie do zawodów, wyjazdy? Ile trzeba mieć pieniędzy na każdego jednego zawodnika? Średnio, mniej więcej. Średnio. Może powiem tak. Pistolet pneumatyczny kosztuje około 5000 zł. Do tego dochodzi amunicja. Pistolet kulowy kosztuje również około 5-5,5 tysiąca złotych. Do tego dochodzi amunicja. Żeby osiągać wyniki, trzeba trenować mniej więcej 5 razy w tygodniu. Co prawda nie zawsze to muszą być treningi z pistoletem i strzeleckie typowo, bo to są również treningi kondycyjne. No właśnie, skoro już jesteśmy przy finansach, z czego utrzymuje się związek? Bo myślę, że to jest poważny problem waszego związku strzeleckiego. Związek utrzymuje się głównie z punktów, które zdobywają kadrowicze. Tak jak i na przykład z opłat za licencje, które wydaje. No mamy dosyć sporo osób, które strzelają, chociaż niekoniecznie wyczynowo, ale również amatorsko. I z tego głównie są pieniądze. No i wiadomo, im wyższe wyniki naszych kadrowiczów, tym więcej związek dostaje pieniędzy z państwa. Związek we właściwy sposób pomaga wszystkim, którzy chcieliby zająć się tym sportem i uprawiać go profesjonalnie? Związek myślę, że tutaj jest jakby już końcowym etapem, bo opiekuje się głównie kadrowiczami. Natomiast mamy mnóstwo klubów w Polsce, które myślę, że we właściwy sposób opiekują się zawodnikami i pozyskują tych zawodników. Czy są jakieś limity wiekowe? A jeśli ich nie ma, to czy można powiedzieć, że strzelec lub strzelczyni, czym starsi, tym lepsi, jak wino? Tak, myślę, że zdecydowanie można tak powiedzieć, ponieważ strzelectwo sportowe nie ma ograniczeń. Można strzelać w każdym wieku, tutaj mogę podać za przykład. Pan Józef Zapęcki, medalista olimpiad, zaczął strzelać w wieku 20 lat, medale na olimpiadach zdobył w wieku 39 i 43 lat. Medalistą bodajże z Norwegii w pistolecie dowolnym był pan, który miał 60 lat. Także jak najbardziej, im starszy, tym lepszy. Ja dołożę do tego jak zwykle od siebie, ze swojej uszczypliwości, kilka dodatkowych słów, to znaczy na początek zaczęliśmy od tematu odnośnie tego, że media mało mówią o strzelectwie sportowym, o wynikach, o naszych osiągach, o tym jak dobrze idzie naszym zawodnikom, aczkolwiek z drugiej strony niewiele się mówi o tym, jak mało kluby i związek w jak mierny sposób często pomaga zawodnikom. Nasi polscy zawodnicy tutaj z naszego kraju, aby we właściwy sposób trenować, szkolić się i wyjeżdżać, często musi zmieniać barwy na zupełnie inny kraj, żeby żyć, trenować i móc tym zajmować się na poważnie, profesjonalnie. Co o tym sądzisz? Tak, to jest niestety problem. To jest chyba jeden taki z najpoważniejszych problemów, bo tracimy często bardzo dobrych zawodników, którzy dzięki temu, że występują pod flagą innego kraju, mają z tego odpowiednie profity, kraj też ma i każdy jest zadowolony. Tak, powiem szczerze, że jest to problem, ponieważ z racji tego, że strzelectwo jest mało medialnym sportem, troszeczkę mniej pieniędzy idzie w tym kierunku i ciężko jest utrzymać dodatkowo tak, zawodników, bo związek czy kluby dają zawodnikom sprzęt, dają amunicję, dają możliwość trenowania, ale już później wynagrodzenie jakiekolwiek z tego tytułu no jest ciężko osiągnąć. Powiedziałaś, że niewiele dają. Często dają taki wybór pod tytułem albo zostanę przy tym, co robię i będę martwić się o to, co będzie jutro, jak będę żyć jutro, albo ewentualnie przechodzę do innego fachu. A myślisz już na króciutko, na szybciutko, bo kończymy, że ta sytuacja zmieni się, że mamy perspektywy do tego, żeby w przyszłości było lepiej?
Mam taką nadzieję. Międzynarodowa Federacja Strzelstwa Sportowego pracuje nad tym, żeby strzelstwo stało się bardziej medialne, chociażby skracając konkurencję, wprowadzając elektronikę, chociażby tarcze elektroniczne, żeby to było widoczne w mediach. No, zresztą mieliśmy przykład na olimpiadzie, że tak jak Sylwia strzelała, były każde strzały pokazywane i można było emocjonować się. I to chyba na tym polega. To my ze swojej strony z Darkiem możemy obiecać, że o strzelectwie będziemy mówili więcej, że będziemy podkreślali, dopingowali i częściej informowali. I częściej. Dariusz Dudkiewicz, ekspert sportowy, Marta Misztal, instruktor strzelectwa sportowego. Pięknie dziękujemy. I ja również Adam Gronau dziękuję. Życzę sportowych chwil i najlepszych, tylko sportowych, doznań. Do zobaczenia. Do zobaczenia.